patrzy na boisko, na którym chorzowianie w tym roku bramek nie zdobywają. Czy będzie o te bramki łatwiej z Widzewem, który tak jak Ruch broni się przed spadkiem? Wielu piłkarzy w Widzewie, którzy mają za sobą występy w barwach niebieskich, a Ruch znów z Mariuszem Śrutwą, z którym się na ulicy Cichej w Chorzowie przeproszono. Ruch na miejscu 10 przed tą kolejką, Widzew w strefie spadkowej na miejscu 14. Ważny mecz na ulicy Cichej. Serdecznie witają Państwa dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Tomasz Lipiński. I Jacek Laskowski. Zaczynamy od prezentacji składów. Najpierw Widzew w bramce Zbigniew Robakiewicz. Z piątką Przemysław Urbaniak, z czwórką Michał Stasiak, 18 Kazimierz Węgrzyn i 2 Piotr Mosur. Tak zestawiona linia obrony. W pomocy 20 Patryk Rachwał, 17 Maciej Szerfen, 6 Maciej Terlecki i 16 Giuliano. W ataku z dziewiątką Piotr Włodarczyk i z ósemką Jerzy Podbrożny. Trenerem Widzewa jest Franciszek Smuda. Na ławce rezerwowych usiądą natomiast Ludwikowski, Seweryn, Dymkowski, Cichoń i Bolt. I Ruch Chorzów w bramce z numerem 30 Marek Matuszek. Czwórka obrońców to 8 Edward Cecot, 5 Mariusz Masternak, 19 Marek Bleciałowski i 3 Jacek Matyja. Także czwórką w pomocy 17 Krzysztof Bizacki, 16 Sergiusz Wiechowski, 9 Marcin Malinowski, 11 Damian Gorawski. W ataku 15 Narwysz i 10 Mariusz Śrutwa. Trener Piotr Mandrysz, na ławce rezerwowych gospodarzy Nowak, Fornalik, Molek, Jarczyk, Lines i Rechwiaszwili. Ten mecz rozpoczną niebiescy, ale tak naprawdę gwizdkiem rozpocznie go słowacki sędzia, pan Ladislav Gadosz, któremu pomagać będą Lubomir Suchy i Jan Suniarz. Kolejny eksperyment z wypożyczeniem słowackich sędziów na nasze mecze ligowe. Zatem warto poświęcić kilka słów na wstępie panu Gadoszowi. Ma 46 lat, pochodzi z Trnawy, jest sędzią od 19 lat, arbitrem międzynarodowym od 10. Jest uważany za numer 3 w swoim kraju. Oczywiście tam jest najważniejszą postacią, najlepszym sędzią Lubosz Michel. No ale zobaczymy, jak będzie sobie dzisiaj radził właśnie Ladislav Gadosz. Rozumiem, że na drugim miejscu jest pan Hrinia, który sędziował mecz Wisła Legia. Widzę w żółto-czarnych strojach. Mało kto chyba pamięta, jeśli ja się mylę, to proszę, niech ktoś mnie z Widzewa sprostuje. Widzew po raz pierwszy w żółto-czarnych barwach zagrał ponad 10 lat temu, jesienią 92 roku w Łodzi, w meczu z Ruchem właśnie. Ruch grał oczywiście na niebiesko. Meczu dramatycznym, pamiętnym, może to nie był mecz o decydujący o czymś, czy o stawkę, bo to jeszcze runda jesienna. 3-3, wówczas 3-0 prowadził Widzew. Ruch wyrównał w ostatnich 5 minutach dwie bramki. Wówczas dla Ruchu strzelił piłkarz, który jeszcze wtedy na pewno nie przypuszczał, że ktoś go kiedyś będzie nazywać w przyszłości Kan Dobra. No ale dosyć wspomnień. Wracamy do rzeczywistości. Na tym stadionie oba zespoły grały 24 razy i bilans jest bardzo wyrównany, bo Widzewowi udało się tutaj wygrać aż 7 razy, przy czym już od jakiegoś czasu wygrywa tutaj Ruch. Ale dzisiaj rzeczywiście będzie ciężkie zadanie dla Ruchu. Pierwsza akcja Widzewa. Giuliano, wydawało się, że gdy w pierwszym momencie nie zdecydował się pobiec z piłką na bramkę, że nic z tego nie będzie, ale Giuliano bardzo dobrze uderzył z dystansu. Niewiele się pomylił Brazylijczyk. Wydawało się, że dzisiaj zagrają w podstawowym składzie dwaj cudzoziemcy, którzy, co by tu nie mówić, w rundzie wiosennej rozczarowują swoich trenerów, czyli właśnie Giuliano na prawej stronie Widzewa, a na lewej piłkarz z Nowej Zelandii Lions. Jednak dzisiaj trener Mandrysz zdecydował się posadzić obcokrajowca na ławce rezerwowych, no i wybrał Bizackiego, który będzie właśnie grał na Giuliano. Zobaczymy, jak ten manewr się sprawdzi. Natomiast do podstawowego składu wraca Narwość. Zresztą trener Mandrysz był namawiany przez kibiców, przez dziennikarzy, by dał wreszcie pograć się Narwośowi, piłkarzowi niekonwencjonalnemu, bardzo dobrze grającemu lewą nogą. Zobaczymy, czy rzeczywiście spłaci ten kredyt zaufania, jakim obdarzył go trener. Ofensywnie dzisiaj Ruch, bo mamy i Bizackiego, i Narwoisza, i Śrutwę, z którym się przeproszono. Warte to jest podkreślenia. Dosyć długo zwlekano w sumie z tym, żeby jednak
dogadać się z tym piłkarzem, który ma bądź co bądź ponad 100 bramek w Ekstraklasie, a który wiosną nie zagrał w ani jednym ligowym meczu. Wynikało to z nieporozumień między Śródką a prezesem ruchu i częścią zarządu klubu. Jeśli rzeczywiście ruch w rundzie wiosennej praktycznie nie strzela goli, no to trzeba było zwrócić się po fachowca. Za takiego przecież uchodzi Mariusz Śródła. Tylko 2 gole wiosną ruchu i to w meczu z Krzyżostrowiec Świętokrzyskim. Oba były dziełem Krzysztofa Bizackiego, a przed własną publicznością jeszcze kibice niebieskich gola się nie doczekali i gola nie obejrzeli. Tak to jest. Seria, znakomita seria Legii została przerwana tutaj bramką Jamroza i ta bramka jednocześnie zaczarowała Chorzowian, jeśli chodzi o bramki zdobywane przed własną publicznością. Narwo już po lewej stronie. Zamarkował dośrodkowanie, zrezygnował, spróbował ograć Stasiaka, wypracować sobie lepszą okazję do centry, ale reprezentant naszej młodzieżówki blokował Narwojsza bardzo dobrze do samej linii końcowej. Może to jest porównanie trochę na wyrost, ale momentami Narwojsz przypomina stylem gry Mirosława Trzeciaka. Oczywiście sporo mu brakuje do piłkarza, który teraz jest w Hiszpanii, ale i lewa noga, i podobny drybling, podobne warunki fizyczne, no ale to jest naprawdę niespełniony piłkarz jak na razie w Ekstraklasie. Skakał nawet do tej główki Rachwał, Śródła, ładne podanie do Narwojsza, ale dobrze zachowała się widzewska obrona, napastnik ruchu złapany, pułapkę offside'ową. Były zastrzeżenia w tym sezonie do pomocników, że nie potrafią obsłużyć dobrymi podaniami napastników i stąd również taka mała liczba strzelonych goli. Widzimy, że Mariusz Śródła niekoniecznie musi być egzekutorem, ale może być również tym, od którego będą wychodziły te ostatnie podania. To na tyle doświadczony zawodnik, że może się wcielić z powodzeniem w każdą rolę, no i na pewno będzie miał ruch w tej bardzo trudnej końcówce sezonu. Wiele pociechy z tego doświadczonego piłkarza. Mamy dziś na boisku w tym meczu dwóch najskuteczniejszych z tych, którzy grają, piłkarzy, czyli Mariusz Śródła, Jerzy Podbrożny. Obaj członkami klubu 100 piłkarzy, którzy mają 100 i więcej bramek w pierwszej lidze. Bizacki. Często tworzący, bardzo dobrze rozumiejący się duet właśnie ze Śródłą. Tym razem Bizacki odgrywał do Wiechowskiego, zablokowany strzał popularnego Serka. Wybijał Mosur, Włodarczyk przedłużał to zagranie, ale do kogo? Giuliano był trochę za głęboko. Wiele powrotów w ostatnim czasie w ruchu Chorzów, bo przecież Sergiusz Wiechowski także przed tą rundą powrócił do klubu, gdzie spędził mimo wszystko chyba najlepsze lata swojej przygody z Ekstraklasą. Także Mariusz Śródła szykuje się powrót powoli Macieja Mizi, jeszcze bardziej doświadczonego zawodnika, najstarszego z trzech wymienionych. Ponoć na dniach prezes Krystian Rogala ma z nim podpisać kontrakt i on ma wspomóc swoim doświadczeniem po tym, jak nie udało mu się ostatecznie wyjechać do Stanów Zjednoczonych ruch. Ładnie przed chwilą przewidział zamiary Bizackiego Stasia, przerwał akcję Chorzowian. Gorawski to kolejny z graczy, których nie wymieniliśmy, mówiąc o tym, że ruch zamierza grać ofensywnie, ale jak najbardziej to miano mu się należy. Wiele uznanych nazwisk, parę wybitnych nawet, Tomek. Kto by się spodziewał, że w tym meczu oglądamy zespoły, którym tak źle idzie? Przede wszystkim jeśli chodzi o Widzew Łódź, no bo jest kilku piłkarzy, czy to z reprezentacji młodzieżowej, czy kilku, którzy mają za sobą naprawdę występy w dobrych ligach i w europejskich, w dobrych drużynach i w europejskich pucharach, tak jak Kazimierz Węgrzyn, tak jak Giuliano Terlecki. Zresztą cały czas w każdym meczu myślę, że wszyscy z uwagą patrzą, jak gra, jaką formę prezentuje Maciej Terlecki, bo w nim widzi się również piłkarza, który może kiedyś poprowadzi reprezentację Polski, przynajmniej do niej trafi, ale jak na razie i w tym sezonie nie spełnia pokładanych nadziei. Gra grubo poniżej swojego talentu i możliwości. No czas najwyższy, bo to już jest ta lada chwila, a te nadzieje przekształcą się w zawiedzione nadzieje, bo
pamiętajmy, 10 lat w tym roku, mija 10 lat od pamiętnego złotego medalu naszych 16, czy już wówczas 17-latków pod wodzą Andrzeja Zamlińskiego, złotego medalu Mistrzostw Europy. Przewraca się Węgrzyn, ratuje sytuację Mosur, tam nie było faulu, nie gwiznął słowacki sędzia. I dobry powrót Giuliano. Widzew ma za sobą także mecze w półfinale Pucharu Polski. Tam zaprezentował się godnie, no bo z Wisłą Kraków przegrać 1-2 i zremisować 1-1 to są w sumie niezłe rezultaty. Z dobrej strony pokazał się zwłaszcza w meczu rewanżowym Andrzelkowicz, ale nabawił się urazu i jego występ już do końca sezonu jest wykluczony. Malinowski z rzutu rożnego, główkował Stasiak. Troszeczkę niepracobliwie, bo to główka w polu karnym i oczywiście trudno mierzyć w takiej sytuacji dokładnie, ale miał widzę szczęście, że trafiła piłka do Wodarczyka. Wodarczyk, Mosur i incydentalnie Terlecki. Ci piłkarze z Widzewa mają za sobą grę w barwach ruchu. No, jeśli chodzi o odwrotną stronę, to Matuszek i Wiechowski, zdaje się, ta dwójka reprezentowała w swojej karierze barwę Widzewa. Rusza prawą stroną Matyja. Wycofanie do stoperów. Wspomnieliśmy na samym początku tego meczu o kiepskiej pasie ruchu Chorzów, związanej z nieskutecznością przed własną publicznością, ale także Widzew ma bardzo słabą pasę dotyczącą meczów rewanżowych. W tym meczu, przepraszam, wyjazdowych. W tym sezonie jeszcze na wyjeździe Łodzianie nie wygrali. Lizacki zamiast strzału, wyszła z tego jakaś taka sytuacyjna piłka, do której próbował dojść Śrutwa. Stąd te przeprośliny Krzysztofa Bizackiego. Jeszcze w tym sezonie nie wygrał, to Tomek mało nawet powiedziane, bo nie wygrał 16 ostatnich wyjazdowych meczów. Widzę 6 remisów, 10 porażek. To ostatnie zwycięstwo 9 marca ubiegłego roku w Grodzisku Wielkopolskim, co teraz nikomu się nie udaje tam nawet punktu wywieźć. A gdzie w następnej kolejce Widzew jedzie? Przepraszam, za dwie kolejki. Oczywiście to są takie paradoksy. Ruch strzelił ostatniego gola u siebie z Legią, czyli akurat przeciwko tej drużynie, z którą raczej mało kto by przypuszczał, że Ruch zdobędzie bramkę, a jeszcze do tego wygrała. Widzę, wygrywa na wyjeździe z Droklinem Dyskobolią. Zatem w sumie ciekawe statystyki, przynajmniej pod tym względem. Mosur. Wodarczyk prezentujący wiosną niezłą formę. Giuliano. No, to było podanie na trochę szybszego zawodnika niż podbrożny. Wybija piłkę Masternak. Mosur. Podbrożny. Przy nim Wleciałowski. Szukał podbrożny Włodarczyka. Szansa na kontrę ruchu. Złe podanie do Narwojsza. Szerfen. Stasiak. Jeszcze raz Szerfen. Węgrzyn. Ma kłopoty z opanowaniem piłki Rafał. Już jest interwencja liniowego, że piłka była poza boiskiem. Trochę narzeka Patryk Rachwał, że musi występować w Widzewie na boku pomocy, raz z lewej, raz z prawej strony. On jest przyzwyczajony przede wszystkim w reprezentacji młodzieżowej do bycia w centrum wydarzeń. Tu czuje się najlepiej właśnie w roli rozgrywającego, ale z drugiej strony mówi, że cieszy się, że w ogóle trener na niego stawia i może występować regularnie w podstawowym składzie Widzewa i gra tam, gdzie go ustawi trener. Śrutwa! Ofiarnie rzucał się pod nogi Kazimierz Węgrzyn. Mariusz Śrutwa. Pierwsza jego próba w tym meczu. Średnio udana. Narwojsz, drybling w polu karnym, ale przekładał piłkę na prawą nogę. Pośliznął się. Jeszcze próbował ratować sytuację Gorawski. No ale widać, że Ruch rzeczywiście bardzo ofensywnie nastawiony. Często zmieniają także pozycję Gorawski i Bizacki. Nie trzymają się tylko swoich stron boiska. I praktycznie Ruch może atakować także czwórką zawodników. Bizacki, Gorawski, Narwosz i Śrutwa.
Spokojnie, Urbaniak do Robakiewicza. Urbaniak. Terlecki. Podbrożny. Giuliano i faul Cecota. Minimalnie szybsze. Giuliano, przypominamy te okolicznościowe naklejki na ramionach piłkarzy, na koszulkach. To jest odniesienie do olimpiad specjalnych, zwłaszcza do piłkarskiej części. W ten sposób jako pierwsza liga solidaryzuje się z tym ruchem. Pierwszy celny strzał na bramkę Matuszka, jednak zbyt mocny, nawet niewiele brakowało, aby Włodarczyk doszedł do tej piłki, no może więcej niż niewiele, bo około metra, ale Maciej Terlecki przyzwyczaił w przeszłości, że potrafi strzelać z dystansu, nawet z bardzo daleka strzelał już w swojej karierze bardzo efektowne gole, no ale w tym sezonie jakoś mu to nie wychodzi. Wiechowski. Takie wrzutki w pole karne padają zawsze łupem Węgrzyna, trochę bilarda, choć zapewne bilardziści by się obrazili. I piłka wychodzi za boisko. Zacznie od bramki Widzew. Mało widoczny w pierwszym kwadransie w drużynie Ruchu. Grający z ósemką, z dziewiątką, przepraszam, Marcin Malinowski. On był szykowany według zapowiedzi trenera Piotra Mandrysza, także prezesa Krystiana Rogali, na takiego lidera drużyny pod nieobecność przede wszystkim Jana Wosia. On miał go zastąpić, ale nie wychodzi to również najlepiej. Gorawski, teraz jest szansa dla Chorzowian. Wybija piłkę Urbaniak, jeszcze gdzieś tam odruchowo chyba piłkarze Ruchu reklamowali, że dotknął piłki ręką. Obrońca Widzewa, ale sędzia tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Rzut rożny dla gospodarzy. Liczna grupa kibiców z Łodzi dojechała na ten mecz. Zagrywać będzie Malinowski. Węgrzyn patrzy na Cecota, bo ten gracz dobrze potrafi grać głową. Bizacki! No i chyba tam najbardziej na tych piątym mecze zabrakło śrutkę, który wiedziałby chyba w którym momencie wystawić nogę. Ale wymarzona sytuacja przed Krzysztofem Bizacki, no bo po tym dobrym zgraniu piłki przez Cezota również świetnie opanował ją Bizacki. Idealnie, bo właśnie na tę swoją ulubioną, lepszą lewą nogę, a mimo wszystko o odległości około 6 metrów od bramki, strzelił gdzieś 7-8 obok słupka. Był tam Matyja, to on w sumie chyba był, jako jedyny miał szansę jeszcze dojść do tej piłki. Gorawski fauluje Rachwała. To nie jako przedstawiciele dwóch kolejnych generacji młodzieżowych w naszej piłce. Matuszek. A i Maciej Terlecki przed chwilą. On zagrał w Ruchu tylko dwa mecze ligowe. Oba przegrane przez Chorzowian. Między innymi taki pamiętny mecz Ruchu z Legią 0-4. Szybciej powinni piłkarze Ruchu przechodzić do ataku. Za dużo jest gry do tyłu. Pozwalają się Widzewiaką cofnąć. A rzeczywiście, jeśli chodzi o bronę, to nie wygląda ona tak źle, przynajmniej jeśli chodzi o nazwiska drużynie łódzkiej, bo w bramce przecież doświadczony Robakiewicz, obrona dyrygowana przez Węgrzyna, także doświadczony Piotr Mosur i Urbaniak, dzisiaj z konieczności na lewej obronie, ale także do końca sezonu wyłączony praktycznie z gry jest Brazylijczyk Montero, który chyba z tego zaciągu brazylijskiego i takiego trochę egzotycznego stwarzał najlepsze wrażenie w meczach rundy jesiennej. 18 minuta, 0-0. W Chorzowie wydłuża się ta fatalna seria Ruchu bez bramki strzelonej u siebie. Ruch Widzew, no taki mecz, gdyby obie drużyny były troszeczkę wyżej, o co innego walczyły, wzbudziłby olbrzymie zainteresowanie. Dobra interwencja Matuszka. Kolejna próba Macieja Terleckiego, który wrzucał piłkę przed bramkę. Gorawski.
A chyba Damian Gorawski sprytnie się zachował, widząc, że wypuści piłkę i nie dojdzie do niej. Spróbował wymusić rzut wolny. Także moim zdaniem nic w tej sytuacji przed chwilą nie było, ale spryt zawodnika sędziowie czasami też potrafią docenić, tak było w tym przypadku. Tak to uczynił pan Ladislav Gadosz. Mosur, Terlecki. Jeśli już widzę, atakuje, to bliżej prawej strony boiska. Podbrożny, Giuliano, wyprzedzony teraz przez Cecota. Bizacki. Troszkę za blisko pola karnego zagrana piłka, aby mógł dojść do niej Narwojsz, Stasiak, Szerfen. Szerfen faulowany, przewinił Cecot. Tak na razie nie oglądamy zbyt wielu akcji podbramkowych. Gra toczy się głównie w środku boiska. Ale widzę, piacy starają się utrzymać się długo przy piłce. Nie wybijają jej na oślep. Praktycznie podopieczni Franciszka Smudy dzisiaj tylko jednym napastnikiem, Piotrem Włodarczykiem, bo Jerzego Podbrożnego częściej obserwujemy w środku boiska. Pomaga rozgrywać piłkę Maciejowi Terleckiemu. Takie ustawienie wybrał Franciszek Smuda. Franciszek Smuda debiutował, znów debiutował w Widzewie. To było w Poznaniu. Widzewiacy zaprezentowali się nieźle. Zabrakło trochę szczęścia, zabrakło konsekwencji. Prowadzili przecież z Lechem po to, by w ciągu paru minut stracić dwa gole i przegrać. Masternak. Wiechowski. Widzę, jak tutaj siłą kilku graczy ustawieni na linii środkowej. Wśród nich również teoretycznie najbardziej wysunięty Piotr Włodarczyk. Narwojsz, który cofnął się do linii środkowej. Gorawski. Ruszył Gorawski. No to jest jeden z atutów tego zawodnika, że on potrafi tak troszeczkę ruszyć na przebój. A ci, którzy nisko oceniają takie akcje, powiedzą bez głowy. Włodarczyk. Dobra szybkość w tej sytuacji Włodarczyka, który uprzedził Masternaka, dochodząc do podania Podbrożnego, ale tylko na starania się skończyło. Dobre podanie do Bizackiego, ale Krzysztof Bizacki miał wyraźnie jakieś... No sami słyszeliśmy, o co chodziło Bizackiemu. Choć widać było wyraźnie, że troszeczkę chyba też się źle zabierał do opanowania piłki. Także widać, że boisko jest dość nierówne, zwłaszcza kiedy piłkarze starają się podawać piłkę dołem. Piłka skacze, płata figle. No ale pierwszoligowcy powinni sobie i z takim boiskiem poradzić, no bo w polskiej Ekstraklasie jest wiele znacznie gorszych płyt, na których muszą grać po ciężkiej i długiej zimie. Także cały czas słychać pokrzykiwania na swoich kolegów Kazimierza Węgrzyna. Tak, tak, to nie są krzyki z ławki, to jest z boiska, ale dosyć donośnie Kazimierz Węgrzyn jest z tego znany. Nie ma wpiętego mikroportu na pewno. Włodarczyk. Podbrożny technicznie chciał odegrać do Włodarczyka. Strata piłki przez Widzew. Gorawski i jeszcze raz piłka do Bizackiego. Chyba o tę piłkę kapitan ruchu nie będzie miał pretensji. Ograł znakomicie Mosura Bizacki i musiał przełożyć na lewą nogę. Pokazywał Mariusz Śrutwa. To podaj mi tutaj po ziemi przed bramkę, bo ja biegam, widzę, że taka będzie możliwość grania. A dzieci niełatwo granej Piotr Mosur. Bardzo źle stał na nogach i wywrócił się, ale druga dobra sytuacja zmarnowana przez Krzysztofa Bizackiego. No tutaj na pewno chciał podawać do Śrutwy. Dostrzegł świetnie biegającego w pole bramkowe Śrutwę, ale co z tego?
skończyło się tylko na chęciach, na dobrych intencjach. I na jakiejś kępce. A gdyby Bizacki rzeczywiście był trochę lepiej dysponowany, może miał trochę więcej szczęścia, no to ruch mógł nawet prowadzić dwoma golami, nie stwarzając przecież tych nadzwyczaj wielu sytuacji podbramkowych. Rafał stara się powstrzymać Gorawskiego znów. Dość łatwo. Gorawski zatrzymany, ale do kogo? Przez kogo? Przez Węgrzyna, który nie tylko donośnie pokrzykuje, ale też łata dziury, wychodzi tam, gdzie trzeba, żeby przerywać akcję rywali. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie te wskazówki, mówiąc delikatnie, Kazimierza Węgrzyna, tak głośno wypowiadane, bardziej chyba jednak pomagają jego kolegom niż deprymują. Jest bezcenna obecność takiego piłkarza w składzie Widzewa. To samo na przykład w Legii mówią piłkarze o Jacku Zielińskim, który tak donośnego głosu nie ma, ale są tacy, którzy twierdzą, nawet nie wiem, czy nie powiedział tego Arkadiusz Głowacki po meczu reprezentacji, że w ciągu 90 minut się więcej nauczył od Zielińskiego niż wcześniej. Rzutka Cecota, śrutwa, ale po to zgrywał, żeby Narwoś piłkę przejął i huknął z tej lewej nogi. Ale jak można strzelić, skoro tak się przejęło piłkę? Świetnie przed chwilą wyszedł z tłoku, z otoczenia trzema zawodnikami Maciej Terlecki. No, ta akcja pokazała, że oczywiście ten piłkarz sporo potrafi przede wszystkim. Wielu mogłoby od niego się uczyć umiejętności zestawiania piłki. Później w podobnym stylu starał się zagrać Jerzy Podbrożny, ale był już faulowany przez Wleciałowskiego. Kontrachwała, uciekła mu piłka z automatyja. Malinowski. Śrutwa. Malinowski. Spalonego nie ma. Narwoś! No i musiał przekładać piłkę na lewą nogę, szukać uderzenia właśnie z tej lewej nogi. A to było od strony bramki. Tutaj zablokował to Mosur. Ale też nie najlepiej opanował piłkę, nie do końca nad nią miał kontrolę. I to również było konsekwencją tego, że tak źle uderzył Narwosz, ale dobre podanie Malinowskiego. No, Cezot teraz dziecinnie zabrał, w dziecinnie sposób zabrał piłkę Giuliano. Potem już faul obrońcy ruchu na Terleckim, aby zapobiec jakiejś groźniejszej kontrze. Widzę, stara się prowadzić jakąś otwartą grę, ale ruch jakoś też nie zamierza tu się odkrywać. Cały czas ta czwórka obrońców zostaje. Jedynym, który wychodzi bardziej do przodu, jest Cecot, ale w 90% na razie to się kończy faulem piłkarza ruchu w środku boiska. Cały czas ten tył jest bardzo solidnie zabezpieczony. Ciężko będzie Widzewowi zyskać przewagę. No ciekawe, jak długo będzie musiał Franciszek Smuda czekać, aby zobaczyć takiego Giuliano, jakim on był w Legii Warszawa, bo wtedy rzeczywiście był odkryciem, zasłużył na Oscara. Zresztą spisywał się znakomicie, no później kłopoty w Legii, wyjazd do ojczyzny mu wyraźnie nie posłużył, no i po powrocie do Widzewa jest nie tym samym zawodnikiem, choć Franciszek Smuda, kiedy już ponownie został trenerem Widzewa, konsekwentnie daje mu szansę gry w podstawowym składzie, trochę na wyrost. Rafał do Terleckiego, próbują łodzianie rozgrywać z pierwszej piłki, ale z marnym efektem. Szansa dla ruchu. Wiechowski uderzył mocno. Dobra decyzja. Zabrakło celności. Mówiliśmy, że jest w drużynie ruchu kilku byłych Widzewiaków. Są także piłkarze, którzy mają przeszłość w Legii. To właśnie Sergiusz Wiechowski i Mariusz Śrutwa. No i akurat im ten przyjazd do stolicy i gra w Legii nie posłużyła. Oni po powrocie do innych drużyn musieli długo dochodzić do formy, a można powiedzieć, że jakoś nie prezentowali tej, jaką dysponowali przed wyjazdem, przed podpisaniem kontraktu z Legią Warszawa.
Malinowski. Matyja, Gorawski, trochę kopaniny. Przerwanej przez sędziego gwizdkiem. O, ręka była przy ciele. Mógł sobie pan Gandosz spokojnie ten gwizdek darować. 29 minuta. Znów paru wysokich, dobrze grających głową piłkarzy ruchu w polu karnym. No, ale Widzew też ma swoje zabezpieczenia od tego. Piłka na głowę. Masternak. Urbaniak. Czasami można zrozumieć, że piłkarzowi nie wyjdzie do środkowania, jeśli prowadzi piłkę w pełnym biegu, czy boisko jest nierówne, ale trudno wytłumaczyć takie zagranie Damiana Gorawskiego jak kilkadziesiąt sekund temu, kiedy rzutu wolnego tak fatalnie dośrodkowała. Przecież stałe fragmenty gry to powinna być silna broń ruchu. Jest Wleciałowski, Masternak, Matyja, Śródwa. To piłkarze, którzy bardzo dobrze czują się w polu karnym. Potrafią grać głową, tylko po prostu trzeba im dokładnie zacentrować piłkę. Kiedyś, kiedy jeszcze jako kibic chodziłem na mecze w Warszawie, to często na tych meczach takich z mniejszą frekwencją również spotykałem takiego starszego pana, który zawsze w takich sytuacjach mówił: to co oni robią na treningu? Prawą stroną ruch, włączył się do tej akcji Matyja. Po nodze Urbaniaka to zmieniło kierunek lotu piłki. Nie zaskoczyło jednak Robakiewicza. Ożywili się kibice obu zespołów. Już nie jest cicho przy cichej. Tempo meczu jest całkiem. Pauli i przerw grze niewiele, ale o jakieś płynne akcje, przede wszystkim o strzały, jest trudno. Sporo niedokładności, sporo tych zupełnie niezrozumiałych wybić, jak przed chwilą Kazimierza Wędrzyna, kiedy nieatakowany posłał piłkę poza boisko. Czyli sporo rwanej, szarpanej gry. Ciężko jest zarówno jednym, jak i drugim uporządkować i uspokoić przede wszystkim poczynania swoich kolegów. Gorawski. Dobrze Gorawski, Śródwa. Czekał na piłkę Bizacki, doszedł do tego strzału. Był tam jednak bardzo blisko Mosur. Nie było faulu Wleciałowskiego, tak przynajmniej zinterpretował tę sytuację sędzia. Chyba się pomylił. Jeszcze jedna szansa dla ruchu, nie? Tym razem wybija piłkę Stasiak. Przez kilkadziesiąt sekund Widzew zamknięty jednak w okolicy własnego pola karnego. Wleciałowski. Śródwa. Piękne zagranie do Gorawskiego, ale znów błąd w przyjęciu i potem trzeba co? Jak na podwórku kiwać się, żeby znaleźć sobie choć pół metra wolnego miejsca. Oczywiście to nie jest żadne wytłumaczenie, ale chyba Gorawski nie spodziewał się tak dobrego i dokładnego podania Śródwy w trudnej sytuacji, bo przecież obok Śródwy było dwóch rywali. Aktywny na pewno jest Gorawski, ale najlepsze sytuacje jak na razie dla ruchu i to trzy miał Krzysztof Bizacki. Damian Gorawski, piłkarz przedziwny, chociażby z tego powodu, że największą karierę to on zrobił będąc na ławce rezerwowej. Był taki sezon już ponad dwa lata temu, jesień bodajże 2000, kiedy grając kilkadziesiąt minut, biorąc pod uwagę wszystkie jego wyjścia na boisko w końcówkach, to się uzbierało niespełna chyba godzinę i on tam strzelił 5 albo 6 bramek, prezentując wyjątkowo dobrą skuteczność. Od czasu, kiedy zaczął mieć miejsce w podstawowym składzie, już tak kolorowo nie jest. Są czasem tacy piłkarze, to pamiętam, Bartek Tarachulski też zawsze się czuł lepiej w roli jokera. Wszyscy trenerzy, którzy prowadzili ruch, twierdzili z całym przekonaniem, że Damian Gorawski to piłkarz o olbrzymich możliwościach, ale jakoś nie potrafi ich rozwinąć. No i coraz częściej się mówi, coraz głośniej również wiele osób popowiada taką opinię, że akurat on powinien zmienić otoczenie i to oczywiście wyjdzie mu na dobre.
jeszcze dodatkowo teraz doszły jakieś kłopoty zdrowotne z kolanem, zabiegi, badania. Wcale nie taka pewna sytuacja, jeśli chodzi o jego stan zdrowia. Masternak. I szukał tam śrutwę, główkował śrutwa, kto ostatni odbił piłkę, chyba właśnie napastnik Ruchu. Ale widać wielką ochotę do gry Mariusza Śrutwy. Już obiega, absorbuje uwagę obrońców. Najczęściej toczy pojedynki ze Stasiakiem. Śrutwa, tak jak mówiliśmy, 101 bramek w Ekstraklasie. To jest dla niego 277 spotkanie w pierwszej lidze, zatem tę średnią ma całkiem. I rzeczywiście ten 30 już prawie dwuletni zawodnik będzie na pewno sporym wzmocnieniem Ruchu. No ale my straciliśmy współkomentatora cennego na mecze ligowe, kiedy miał Śrutwa wolne. To wspomagał nas swoją wiedzą, swoim doświadczeniem podczas transmisji. Teraz wrócił do gry. Czasu będzie miał zapewne znacznie mniej. Dobrą mamy rękę, Tomek, bo co kogoś weźmiemy, to albo miejsce w pierwszoligowym klubie, albo dobra posada trenerska i udana praca. Proszę patrzeć, jak Mariuszowi Kurasowi świetnie się wiedzie w Bełchatowie. Ale chyba nie chcesz, Jacek, powiedzieć, żeby też współkomentatorzy, dziennikarze spróbowali swoich sił w Ekstraklasie, bo to chyba byłoby już znacznie gorzej. Gdziekolwiek chcesz, tam ci życzę jak największych sukcesów i jak najlepiej. Jeśli to tylko podtrzymać, zresztą dobrą serię, to by było, to jeszcze się lepiej złożył. Wracamy do meczu. 35 minuta. Cały czas niewiele strzałów na bramkę. Takie dwie drużyny szczepione w klinczu. Choć trzeba tutaj oddać, że przewagę zyskali gospodarze. Przede wszystkim ten ciężar gry jest 30-40 metrów od bramki Robakiewicza. Natomiast pod polem karnym Matuszka jesteśmy bardzo, bardzo rzadko. Bizacki. Śrutwa. Złe odegranie do Bizackiego. Giuliano. Ambitny powrót Śrutwy za swoim błędem aż do środka boiska. Ospale, bardzo ospale widzę, że gościom zależy przede wszystkim na uspokojeniu gry, na oddaleniu piłki od własnej bramki, utrzymaniu się przy niej. Raczej nie starają się konstruować jakichś różnych akcji z większą liczbą zawodników. Strzał z 30 metrów, choć rzeczywiście Maciej Szerpen dysponuje dobrym uderzeniem, ale z góry jest skazany na niepowodzenie. No, tylko przypadek mógłby sprawić, że piłka trafiłaby do siatki, a nie w ręce Matuszka. Szerpen tylko dwie bramki strzelił w naszej lidze, no tylko w końcu tak bardzo długo w niej nie gra, a pozycję ma niewdzięczną jeszcze. Do tego doszła długa przerwa spowodowana kontuzją. No to chociaż odnotujmy, że strzał w światło bramki, że musiał interweniować Matuszek. O! Mierzył chyba klubowy emblemat Sergiusz Wiechowski. Franciszek Smuda, Tomasz Mukiński. Ciekawa jest rzeczywiście historia Franciszka Smudy. Cały czas nie wiadomo, czy potrafi on przygotować zespół do rundy wiosennej jak należy, czy nie. No bo ostatnio rzeczywiście jakoś nie daje mu się szansy po jednej czy po dwóch porażce. Już go się zwalnia i to nie tylko z klubów pierwszoligowych, ale także z drugoligowych, o czym świadczy ostatni przykład Piotr Kowi. Tak, wcześniej było również w Legii. Niewiele także popracował swego czasu z Wisłą Kraków, zanim go zmienił Henryk Kasperczak. Mówię przede wszystkim o rundzie wiosennej. Zatem rzeczywiście dość kontrowersyjny jest sposób przygotowania przez Franciszka Smudę zespołu do rozgrywek po okresie zimowym. I bądź to człowieku mądry, bo jak Franciszek Smuda swoje ostatnie mistrzostwo z Wizewem zdobywał, które dobrze pamiętam, wiosnę zaczął od porażki w Olsztynie i potem w Derbach z ŁKS-em u siebie, a potem był ten słynny mecz na Łazienkowskiej. Tak, wtedy już strata zdaniem wielu do Legii wydawała się być nie do odrobienia. Tak wiele punktów dzieliło oba zespoły, ale rzeczywiście finisz był fantastyczny i końcówka godna podziwu.
też nie tak odległe czasy, kiedy widzę walczą najwyższe lokaty w lidze, przecież jeszcze nie tak dawno zdyskwalifikowaną, odsuniętą od Pucharu Wisłę zastępował w eliminacjach Ligi Mistrzów, a teraz już kolejny sezon broni się przed spadkiem. Z reguły w ostatnich kolejkach sobie to utrzymanie zapewniając. Tak było przynajmniej 2 lata temu. Podbrożny teraz ładnie wykorzystał błąd Cecota. Jerzy Podbrożny. Między nogami Wleciałowskiego do Giuliano. Giuliano. Cecot. I dobra decyzja asystenta sędziego. Po tej interwencji jeszcze odbiła się piłka od nogi Giuliano. Ale aktywniejszy na pewno jest Brazylijczyk od występującego na lewej pomocy Patryka Rachwała. Jeszcze nie widzieliśmy jakiejś dobrej, przekonującej akcji lewą stroną Rachwała. Na pewno z uwagą trener Edward Kleindis przygląda się grze tych dwóch zawodników. Mosur. Matyja. Dotyka piłki ręką i no, sędzia ze Słowacji, Ladislav Gadosz, dyktuje za to 11. To i nawet nie czekając na powtórkę, możemy powiedzieć, że się nie pomylił. Niezrozumiałe zachowanie Matyi, może mieć pretensje tylko do siebie, no bo gdy piłka nie trafiła go w rękę, no to dostałby ją wprost pod nogi Włodarczyk i byłby sam na sam z Matuszkiem. Popatrzmy jeszcze raz. Załamany Matyja. Może paść bramka praktycznie z niczego, bo Widzew incydentalnie przeprowadza akcję pod bramką Matuszka. A może to być bramka bodajże 119 Jerzego Podbrożnego. Podbrożny kontra Matuszek. 1-0 dla Widzewa. 40 minuta mecz. Bezbłędnie wykonany rzut karny. No i mamy niespodziankę, bo rzeczywiście po 40 minutach gry niewiele zapowiadało, że to Widzew będzie drużyną, która pierwsza w tym meczu strzeli gola. Lepsze sytuacje miał ruch, przede wszystkim marnował je Krzysztof Bizacki, a to był trzeci celny strzał na bramkę Matuszka. 2 wcześniejsze spoza pola karnego. Ta najlepsza sytuacja wykorzystana. No, na Widzew trzeba uważać w końcówkach pierwszej połowy z Katowicami u siebie. Pierwszy mecz wiosną Włodarczyk w 40 minucie. Bramka Wodzisławiu, wprawdzie wysoko przegranym meczu, ale Podbrożny w 45 minucie. Później znów Włodarczyk w 45 z Lechem, gdzie przecież Widzewiacy prowadzili do przerwy w Poznaniu 1-0. W 42 z karnego w Pucharze Polski z Wisłą Michał Stasiak. No i teraz Jerzy Podbrożny. No to sytuacja ruchu jest jeszcze cięższa. No już wiadomo, że Ruch, aby nie przegrać tego meczu, musi przełamać swoją fatalną pasę, czyli wreszcie na stadionie przy ulicy Cichej Wiosną strzelić gola. Widać, że dzisiaj na to zawodników Ruchu stać, no bo oczywiście jest kilku piłkarzy z dużą ochotą do gry. Widać, że Mariusz Siutwa dobrze dzisiaj czuje się i ma także ochotę na to, aby strzelić gola. Zobaczymy. Na razie dość mądrze i bardzo ambitnie bronią się gości. Jeszcze w końcówce pierwszej połowy postara się Ruch na pewno robić straty. Malinowski. Leciałowski atakował to dośrodkowanie. Dobrze wyskoczył. Uderzenie niecenne. Chyba bardziej po tym dośrodkowaniu trafiony piłką niż sam starał się uderzyć, się zasłonięty przez Urbaniaka i Piotra Mosura i dlatego nie miał w tej sytuacji nic do roboty Zbigniew Robakiewicz. Cecot w wynikach główkowych zdecydowanie lepszy, skuteczniejszy od Giuliano. Mosur. Także mówiło się przed tym meczem, że to może być spotkanie ostatniej szansy dla Piotra Mandrysza, że jeśli nie uda się tutaj pokonać Widzewa Łódź, no to nastąpią jakieś roszady. No i najczęściej wymieniało się nazwisko Edwarda Lorenza jako tego, który miałby także powrócić na ulicę Cichą i
pomóc temu klubowi w bardzo trudnej sytuacji. Czy tak się stanie? No, oczywiście trudno się prowokować, tutaj cokolwiek wyrokować, no bo Ruch ma oczywiście jeszcze olbrzymie szanse i wiele minut na to, aby odmienić niekorzystny wynik meczu. Już daleko wybija Terlecki, już trochę widzę, chce zyskać na czasie w końcówce pierwszej połowy, dowieść to prowadzenie. Nigdy nie można być niczego pewnym, o czym mógł przekonać mecz w Poznaniu. Tam też niewiele z gry Lecha wynikało, ale wystarczyło kilka minut i Lech stracił szansę nawet na punkt. I widzę, stracił szansę nawet na punkt. Ale mimo wszystko chyba to właśnie w Poznaniu widzę zagrał jeden z najlepszych meczów wyjazdowych, przynajmniej porównując grę Widzewa, tego jaką pokazał we Wronkach, no tam było katastrofalnie źle. Cecot, linia pola karnego, ale zamiast skupić się na dokładności, Cecot zagrał mocno. Bizacki też mocno uderzał na bramkę, no ale trochę kapitan Ruchu się pomylił. Po raz czwarty Krzysztof Bizacki. Po raz czwarty za bardzo dokładnie, ale rzeczywiście siła była. W tej sytuacji gorzej z precyzją, bo mimo wszystko była to dobra sytuacja do tego, aby doprowadzić w samej końcówce do wyrównania. I chyba w pierwszej połowie wynik remisowy na pewno bardziej oddawałby to, co widzieliśmy na boisku. Tajemnicza drabina to chyba została trafiona piłką przez Bizackiego. A nie tajemnicza, pewnie służy po prostu do zawieszania i odwieszania siatek z bramki. Ale widok rzadki. Nie ma na pewno trudnego meczu do prowadzenia Ladislav Gadosz. Nie możemy mieć do niego jakichś większych zastrzeżeń. Bardzo dobra decyzja, wszystko dobrze widział w 40 minucie, kiedy podyktował rzut karny. Nie pokazał jeszcze ani jednej żółtej kartki, ale rzeczywiście mecz nie jest ostry i chyba spodziewaliśmy się trochę innego, bardziej zaciętego. Może meczu z jednej i z drugiej strony na razie jest niespodzianka, bo Widzew prowadzi. A prowadzi po bramce, którą strzeli Jerzy Podbrożny z rzutu karnego w 40 minucie po ręce Jacka Matyi. Marek Leciałowski i jego koledzy mają dużo do pomyślenia, przemyślenia w przerwie na drugą połowę. Zapraszamy za kilkanaście minut. Kowalski sędzia prowadzący spotkanie Ruchu z Widzewem za chwilę rozpocznie drugą połowę meczu. Na środku boiska Jerzy Podbrożny, Piotr Włodarczyk, a to Widzew zacznie tę drugą część. Przypomnienie składu: Widzewa, Robakiewicz w bramce, Urbaniak z piątką, Węgrzyn 18, Stasiak z czwórką i Mosur z dwójką, w pomocy Giuliano 16, Szerfen 17, Terlecki 6, Podbrożny 8, 20, Rachwał, praktycznie ten jeden wysunięty napastnik z dziewiątką, Piotr Włodarczyk. Gospodarze w bramce Matuszek, następnie 3 Matyja, 19 Wleciałowski, 5 Masternak, 8 Cecot. Gorawski grał z numerem 11, Malinowski z 9, Wiechowski 16, Bizacki 17, 10 Śrutwa. Z 15 grał do pierwszej połowy Narwoś, ale od początku drugiej połowy oglądamy na boisku z numerem 7 Arona Lańca. Lańc na prawej stronie pomocy. Więc z dużym prawdopodobieństwem możemy przewidzieć, że Gorawski przesunął się do ataku. Na chwilę zobaczymy, jak to wygląda na boisku. Cecot. Śrutwa, dość ostro potraktowany przez Stasiaka. Ciężkie zadanie przed Ruchem. Wciąż nie mogą się niebiescy doczekać bramki. Doczekać. Kibice się nie mogą doczekać na niebiescy, nie mogą jej strzelić. Nie mogą strzelić bramki przed własną publicznością w tym roku. Tam, jak już mówił, w pierwszej połowie tylko gole Bizackiego strzelone w Ostrowcu Świętokrzyskim. To jest dorobek Ruchu jak na 7 meczów. Bardzo cienko. 4 piłkarzy w murze. Cecot. On potrafi uderzyć z dalszej odległości. Ale teraz przeniósł piłkę nad poprzeczką. Strzelał Cecot z podobnej odległości jak w pierwszej połowie Szerfen. No i także rzeczywiście około 30 metrów z rzutu wolnego pokonać
tej klasy bramkarza, jakim bez wątpienia jest Zbigniew Rołakiewicz. To jest ambitne przedsięwzięcie, z góry niemalże skazane na niepowodzenie i trochę taka oznaka również bezradności. No ale Ruch na pewno w drugiej połowie powinien zagrać się z większym jeszcze animuszem i przede wszystkim determinacją, no bo kibice mogą wybaczyć wiele, ale braku ambicji to na pewno nie. Końcówka rundy jesiennej decydowała o tym, że Ruch w miarę dobrej sytuacji przystąpił do rundy rewanżowej, bo było tam i zwycięstwo nad Legią, i remis z Dyskobolią, i wygrana z Amiką. No ale początek w tym roku zdecydowanie poniżej oczekiwań. Pierwsza akcja Lainsa, Krystian Rogala mówił, że jak oglądał kasety wideo z meczami Lainsa i teraz widział go w kilku meczach swojego zespołu, no to wydaje mu się, że zatrudnił nie tego samego piłkarza, bo spore rozczarowanie rzeczywiście ze strony Nowozelandczyka, a przecież Ruch bił się o tego piłkarza z drużyną prowadzoną przez Marka Motykę, z Garbarnią Szczakowianką. Ostatecznie właśnie Lainz trafił do Ruchu, ale oczekiwano po nim dużo, dużo więcej. No to podobną sytuację miał ponoć kiedyś Felczek Smuda w Turcji, że przywożono do jego klubu Rumuna, 18 lat, brylantowy technik, wspaniałe zagrania, strzał z każdej pozycji, dogadano się co do szczegółów transferowych, za 2 tygodnie miał tylko Rumun jechać do domu, zabrać swoje rzeczy i przyjechać do klubu z powrotem. Przyjeżdżał, ale już miał 36 lat. Nie, był już mocno zdruzgotany przez karierę piłkarską i nie potrafił niczego zagrać. Tak samo się nazywał, miał ten sam paszport. I no, tak to przeprowadzano transfer. Nie miał też, widzę, szczęścia rzeczywiście do tych piłkarzy zagranicznych. Przede wszystkim wspominaliśmy w pierwszej połowie o Andzielkowiciu, również napastniku, który miał zbawić widzę, który miał strzelać sporo goli. No, strzelił tylko jednego. No i pan Grajewski, kiedy jeszcze był w Widzewie, chciał już zrezygnować z jego usług. Ostatecznie Andzielkowicz został, ale także już w tym sezonie raczej kibicom się nie pokaże. Kontuzja kręgosłupa wyłączy go z gry do końca tego sezonu. Niechowski, Ceco, tam lubią gdzieś piłkę. Nie potrafią już tam przedrzeć pod pole karne z pomocą. Tutaj ruszył Śrutwa na lewym skrzydle, zatrzymany przez Mosura. Śrutwa jeszcze jest przy piłce. Śrutwa! Wybita piłka przez Urbaniaka. Cecot i Robakiewicz. A skoro mówimy o obcych krajowcach, Widzewie to skojarzyło mi się, że jeśli chodzi o osiągnięcia tych obcych krajowców, to Widzewie jest jedynym zespołem w Polsce, który miał okazję zatrudnić tak utytułowanych piłkarzy zagranicznych. Wprawdzie na emeryturze i wprawdzie nic oni niczego nie widzowie nie pokazali, ale miał w swoim składzie 2 medalistów mistrzostw Europy Dimianienko i Borowkę. Ale bardziej oba te incydenty należałoby rozpatrywać ciekawostkowo, humorystycznie niż po piłkarsku. Lines na spalone. Zagapił się Nowozelandczyk. W naiwny sposób złapane w pułapkę offside'ową, jeszcze za te gesty mógł zobaczyć żółtą kartkę. Strzał, powtórka strzału Cecota, ale najciekawsze w tej poprzedniej akcji Ruchu było dośrodkowanie Mariusza Śrutwy. Niebezpieczeństwo zażegnał właśnie Przemysław Urbaniak, teraz z rzutu wolnego. Jedyną wadą tak dośrodkowania Mariusza Śrutwy jest to, że w momencie, kiedy on dośrodkowuje, nie ma Mariusza Śrutwy przed bramką. Włodarczyk. Ponad 20 bramek dla Ruchu. Teraz niezły początek rundy wiosennej, wykonanie Włodarczyka w Widzewie. Prowadzony atak przez Chorzowian. Ale w pierwszej połowie jakby Piotr Włodarczyk nie potwierdził tej zwyżki formy. Na pewno ma utrudnione zadanie, bo jest osamotniony i Widzew głównie skoncentrowany na przeszkadzaniu, a nie na konstruowaniu. Zobaczymy, może w drugiej połowie Piotr Włodarczyk rozegra się i będzie stwarzał częstsze zagrożenie pod bramką Ruchu. W takim systemie gry Widzewa Włodarczyk jest tym napastnikiem, który gra tyłem do bramki. On czeka na podanie i później już szuka okazji do tego, aby zgrać do kogoś, poprowadzić dalej akcję. Z zimną krwią przed chwilą Mosur do Robakiewicza.
Podbrożny, Mosur, Szerfen, faul Matyi. Ewidentne przewinienie Jacka Matyi, jakoś się popełnia proste błędy, no przecież rzut karny zawiniony przez niego. Teraz faul, za który mógł nawet otrzymać żółtą kartkę, bo nie było to może jakieś ostre wejście, ale na pewno przerywające kontratak Widzewa, faul taktyczny. Rafał. Sprytnie, ale jak widzimy, sędzia nie odgwizduje przewinienia Matyi. Jeszcze raz Jacek Matyja. Wiechowski. Cecot do Malinowskiego. Matyja. Troszeczkę Matyja miejsca, prawy obrońca ruchu. Gorawski. Do końca trzyma go tutaj Kazimierz Węgrzyn. Jeszcze włączył się w to Urbaniak, Podbrożny. Często Damian Gorawski zapomina, że przyspieszenie akcji swojego zespołu nie polega na tym. Na spalonym, choć z opóźnieniem pokazał pozycję spaloną Giuliano, sędzia asystent, a wracając do Gorawskiego, to on zapomina, że przyspieszyć akcję swojego zespołu to nie szybciej prowadzić piłkę i wikłać się w dryblingi, ale przede wszystkim szybciej grać piłką. Starać się próbować akcji sklepki, wyjść na pozycję, gra bez piłki, takie raczej elementy, bo przesadza Gorawski przede wszystkim z dryblingami i z takimi skomplikowanymi zagraniami. Gorawski, no tak, by cię posłuchał, teraz zagrał szybko do Lańca. Lańc lewą nogą w pole karne, łatwo Stasiak. Malinowski, natomiast szybko odwrócić się z piłką, sprawił, że już miał mniejsze pole manewru. Lańc. Wywalczył rzut rożny. Samaran Lines ustawił piłkę w narożniku. Cofnął się Włodarczyk pod swoją bramkę. Lines i Robakiewicz. Soko tam frunął. Cecot. Ale nie sięgnął piłki. Ale dobrze obliczył od piłki Zbigniew Robakiewicz. Wiedział, że nikt nie będzie w stanie sięgnąć piłki w wyższym pułapie niż on za pomocą rąk i rzeczywiście się nie pomylił. No i to zagranie wywołało rzeczywiście słuszne oznaki niezadowolenia na trybunach. Wycofał gdzieś o 30 metrów piłkę jeden z zawodników ruchu. Wśród fach szukał prostopadłym podaniem Grabskiego, no ale to podanie akurat zmierzało tam, gdzie było aż trzech obrońców Widzewa. Giuliano ratował przed autem Cecot bez powodzenia. 10 minut drugiej połowy za nami. Trudno mówić o jakimś wielkim naporze ruchu. W zasadzie oglądamy taki sam obraz gry jak w pierwszej połowie. Ruch jest na połowie Widzewa, ale do pola karnego zbliża się rzadko. Terlecki. Sprytnie, lekko do Giuliano. Giuliano jest w polu karnym. Szerfen. Odbita jeszcze przypadkowo piłka, do której pędzi Włodarczyk. Przejął Włodarczyk piłkę. Wracał szybko Matuszek do bramki. Podbrożny. Rachwał. Ładne odegranie do Podbrożnego. Podbrożny za nisko. Szukał Podbrożny Włodarczyka przed bramką ruchu. Ale wreszcie ładna kombinacja piłkarzy Widzewa. Jest kilku piłkarzy bardzo dobrze wyszkolonych technicznie. Właśnie Rachwał i Podbrożny do nich należą. Jeśli potrafią między sobą wymienić piłkę kilka razy, no to od razu stwarza się groźna sytuacja. Gorawski, Bizacki. Dobrze Stasiak. Giuliano. Rachwał. No, chce grać bliżej środka. To jest teraz bliżej środka.
choć oczywiście już musi też wypełniać założenia trenera. Szerfen źle prowadził piłkę, to dało możliwość Malinowskiemu przerwania tej akcji. Śrutwa potrafi również uderzyć z dystansu. Mariusz Śrutwa z 25 metrów i Robakiewicz. To nie ma co ukrywać, jest to najjaśniejsza postać ruchu. Piłkarz, który jeśli jest przy piłce, to można spodziewać się, że będzie zaraz coś ciekawego, że nie popełni prostego, głupiego nawet błędu. Trochę może to źle zabrzmi, ale dobrze posłużyła ta przerwa Mariuszowi Szutwie. Teraz przystąpi do gry z nowymi siłami i z taką nową motywacją, żeby udowodnić, że rzeczywiście go w ruchu brakowało, bo mimo wszystko jesienią także Mariusz Szutwa prezentował się często bardzo, bardzo słabo. Trenował Szutwa z kolegami w Rozwoju Katowice. Piękna nazwa. Nawet biorąc pod uwagę szkołę 30-letniego piłkarza, zawsze jest okazja, żeby się rozwijać. Tam u kolegi Dariusza Pornalaka, który prowadzi ten zespół, ćwiczył Śrutwa tak, aby być cały czas wybiegłaby. Wtedy, kiedy ktoś się zorientuje przy cichej, że jednak trzeba dojść do porozumienia, żeby być przygotowanym do gry. Gorawski, Lines, Stasiak. Jeszcze nie koniec. Malinowski odważnie w pole karne. Malinowski, świetnie Węgrzy. Brawa rzeczywiście dla Kazimierza Węgrzyna. Poczekał do końca i ten ślizg był skuteczny, zażegnał niebezpieczeństwo. Jeszcze raz Lines. Szybko wykonali rzuty rożne chorzowianie, bo widzieli, że nikt z Widzewa nie będzie im przeszkadzał. Pawlował Masternak. Sprytnie to potrafi zrobić podbrożny. Zastawić się od piłki. No i potem już bardzo łatwo o to, by sprowokować faul rywala. Był na pewno lekko popychany podbrożny i wykorzystał również swoje doświadczenie. Wiedział, w jakich momentach sędziowie gwizdzą, a tu jeszcze raz podręcznikowa interwencja Kazimierza Węgrzyna. Za wysoką niesioną nogę, ale podbrożny też sobie zdawał z tego sprawę, że to może grozić czymś rywalowi, więc jak nie grał na 100%, tylko szybko tę nogę cofał. Bizacki musiał się cofnąć po piłkę Matyja. Masternak. Wiechowski do Malinowskiego. Jeszcze raz Malinowski, Gorawski. Gorawski i Lines. Podał piłkę Lines. Od razu nam się pokazał z przodu. Inne rozwiązanie wybrane przez Chorzowian. Malinowski na lewą stronę. Wrzutka w pole karne. Węgrzyn. No Widzew już mocno cofnął się pod własne pole karne. Jak to się zakończyło w Poznaniu, to już mówiliśmy chyba ze trzy razy dzisiaj w transmisji. W relacji naszej z tego meczu. A tymczasem mamy kolejny rzut rożny. Sprytnie potrafi zachować się w narożniku Lines. Walczył w podobny sposób. Drugi korner po przerwie. Lines. Duże zamieszanie. Cecot. No i kto tam był w polu bramkowym? Oczywiście Mariusz Śrutwa rzucał się, choć to trudno było nazwać jakimś mierzonym dośrodkowaniem. Edwarda Cecota po prostu wstrzelona piłka w pole bramkowe z nadzieją, że ktoś lot piłki przetnie. Gdyby rzeczywiście to było bardziej dośrodkowanie niż strzał, no to Mariusz Śrutwa musiałby wbić piłkę już praktycznie do pustej bramki, no ale po prostu nie został trafiony akurat w tej sytuacji Śrutwa piłką i dlatego skończyło się tylko na strachu dla Zbigniewa Robakiewicza. No ale coraz groźniejsze, no niewątpliwie sytuację stwarza ruch. No i rzeczywiście Widzew z kolei cofnął się zdecydowanie za głęboko. Lewa strona, Wleciałowski dołącza do tej akcji. Bizacki, Malinowski. Znów uruchomiony tutaj Aaron Lines. Matyja i jeszcze jeden rzut rożny. Rośnie przewaga niebieskich.
niezłą zmianę dał online, to można już powiedzieć po kwadransie gry drugiej połowy. Jest widoczny, często grają przez niego koledzy, no i ten nie zalicza jakichś prostych strat. Śrutwa 1-1, 63 minuta. Mariusz Śrutwa, 102 gol w Ekstraklasie. No i od razu powrót do ruchu po tych wszystkich nieporozumieniach uczcił zdobyciem gola. Pierwszy gol strzelony przez Chorzowian przed własną publicznością w tym roku. I należał się gol Mariuszowi Śrutwie, bo rzeczywiście grał bardzo dobrze. Pracował na tego gola od pierwszej minuty, także również miał udział przy tym trafieniu Śrutwy Lines. Dobrze dośrodkował jeszcze Gorawski. No i w taki niekonwencjonalny sposób Śrutwa z najbliższej odległości. Wydawało się, że niby nic trudnego, no ale trzeba jednak chyba nazywać się Śrutwa, żeby nawet w takiej sytuacji tak nietypowy sposób zaskoczyć bramkarza rywali. Angielka, Brazylijka, różne są tego określenia. Mariusz Śrutwa, trzecia bramka w tym sezonie, ale pierwsza strzelona na stadionie przy ulicy Cichej. Ta poprzednia, to były poprzednie rozgrywki również i ten pamiętny gol, którego nie wiadomo było komu zaliczyć, przez co były kłopoty również z ustawieniem setnej bramki. Gol strzelony Katowice. Aż prosił się widzę o strzelenie mu gola, bo cofnął się zdecydowanie zbyt głęboko, na nic zdały się nawet okrzyki Kazimierza Węgrzyna. No i zawsze jest niedobrze, jeśli i na pewno trener ma do swoich podopiecznych duże zastrzeżenia, jeśli jego zespół traci gola po stałym fragmencie gry. Teraz krótka wymiana uprzejmości między Kazimierzem Węgrzynem a Maciejem Terleckim, ale już uspokoi całą sytuację słowacki arbiter. Ciągle jest bez żółtych kartek. Rachwał. Lines. Gorawski. Chcą iść za ciosem gospodarze. Gorawski, przed nim Węgrzyn. On tutaj nie przepuszcza nikogo. Decyzja sędziów. Rzut rożny. Cała seria, po których padł wreszcie upragniony gol na stadionie ruchu. Pierwszy od czasu, kiedy Jamrus pogrążył Legię. Język Bystów jest międzynarodowy. Nie ma tu żadnych problemów ze zrozumieniem słowackiego sędziego. Lines. Czasem te wrzutki są za niskie. Terlecki tak trochę na oczkę, nawet przy linii środkowej nikogo nie było. Ruszył sprintem pod Brożny. Przerwał tę próbę kontry Malinowski i Mosul. Jak na razie niewidoczny w drugiej połowie Krzysztof Bizacki. Cały czas częściej gospodarze atakują prawą stroną, gdzie Lainsa wspomaga Damian Gorawski. Teraz nie doszedł do piłki właśnie Krzysztof Bizacki. Zarzucało się przede wszystkim ruchowi, że dość tacy mało kreatywni zawodnicy występują w pomocy. No i dla przeciwwagi podawało się piłkarze, którzy w tej pomocy występowali i rzeczywiście teraz byliby olbrzymim wzmocnieniem drużyny, bo przecież Łukasz Surma, Jan Boś, Robert Górski, Łukasz Madej, Rafał Grzelak, no to piłkarze dobrze wyszkoleni technicznie, którzy w nowych barwach z reguły dobrze sobie radzą. No może poza Janem Bosiem, który jakoś nie może przebić się do podstawowego składu Groplinu Grodzisk Wielkopolski, no ale tam olbrzymia konkurencja, rywalizacja, no i z czasem może dopiero Woś zdobędzie zaufanie trenera Bogusława Kaczmarka. To nie było tak dawno, raptem ile? Dwa lata temu, kiedy wielu obserwatorów patrzy na tę drugą linię ruchu, cmokało z zachwytu i wróżyło wielkie sukcesy Chorzowianom, bo to też była solidna, zbudowana od podstaw obrona. To też byli silni zawodnicy w ataku, tak właśnie jak Mariusz Śrutwa chociażby, czy Krzysztof Bizacki. No i ta linia pomocy, którą w całości niemal wymieniłeś. To były dobre zadatki na to, aby grać o najwyższe trofea w lidze. To
jednak już przeszłość, kłopoty organizacyjne, finansowe, jakie dotknęły wiele klubów polskiej ekstraklasy, nie ominęło oczywiście także ruchu Chorzów, no i stąd takie przetasowania kadrowe, no i przede wszystkim osłabienia, no bo oczywiście jeśli tacy piłkarze odchodzą, no to można mówić o olbrzymich osłabieniach, a przyszli inni, którzy na pewno nie zapełnili powstałej luki Serwiszowi Wiechowskiemu. Mimo wszystko daleko do formy, jaką prezentował 3-4 lata temu i dopiero teraz w ruchu może się odbuduje. To analizując jeszcze ogólnie tę sytuację w ruchu, nie wiem, czy najbardziej niebieskim nie zaszkodziła ubiegłoroczna reforma ligi, bo tam się zaczął rodzić zespół, który grupę mistrzowską zaczął od fantastycznego meczu z Polonią Warszawa, wygranego 3-1. Potem były takie zacięte derby na śniegu w Katowicach, przegrane 1-2, ale też bardzo dobrze na tych trudnych warunkach chorzowianie się zaprezentowali, a potem nastąpiło jakieś samo zaspokojenie. Fakt, że jesteśmy w grupie mistrzowskiej, nic nam tutaj nie grozi. Owszem, z tymi silnymi sobie powalczymy, ale i tak przecież nigdzie nie spadniemy, jest jeszcze pogoń, której wiedzie się z dnia na dzień coraz gorzej. I efekt był taki, że gdzieś w Chorzowie chyba przegapiono szansę na stworzenie silnego zespołu. No ale to już są rzeczy, które tam sobie sami wszyscy muszą w klubie dokładnie wyjaśnić. My wracamy do meczu, 69. minuta, 1-1, w ataku cały czas niebiescy. Duża determinacja, na pewno duża determinacja, ale trochę za dużo nerwowości i czasem po prostu brak umiejętności. Zaskakująca jest mimo wszystko postawa Widzewa w drugiej połowie. Nie widać praktycznie pomocników, bo sporo mówimy tutaj o pomocnikach ruchu Chorzów, a także Terlecki, Szerfen, Giuliano, Bracho, tak jakby opadli z siły, zupełnie oddali bez walki pole rywalom. Mało ruchliwi, nie potrafią długimi momentami wyprowadzić piłki z własnej połowy i przede wszystkim obsłużyć dobrym podaniem Włodarczyka, który biega, męczy się, no ale także chyba z minuty na minutę traci ochotę, no bo ten jego wysiłek cały czas jest bezowocny. Łączką Widzewa są te mecze wyjazdowe. Tylko dwa punkty zdobyte na wyjazdach. Te kluby, które starają się utrzymać w pierwszej lidze, liczą sobie, że 37-38 wystarczy do utrzymania się. Jeśli się wygrywa wszystkie mecze u siebie, to można na wyjazdach z wyjazdów przywieźć dwa remisy w sezonie, ale jeśli się u siebie nie wygrywa, to tych punktów trzeba więcej szukać też na boiskach rywali, zwłaszcza tych rywali, z którymi się bezpośrednio o życie walczy. 20 minut do końca. Mosul. Oderwał się teraz Widzew. Chyba pierwsza taka sytuacja po przerwie, kiedy troszeczkę dłużej jesteśmy na połowie ruchu. No może druga. Giuliano. Ambitny Brazylijczyk. Pierwsza próba ofensywnej akcji Piotra Mosura. On czy kiedyś słynął właśnie z tego typu akcji zakończonych, czy to dośrodkowaniami, czy przede wszystkim strzałami, bo przecież należy przypomnieć, że Piotr Mosur to był ten obrońca, który dysponował najmocniejszym i kto wie, czy najlepszym strzałem w polskiej ekstraklasie jeszcze swego czasu. Jakby ten atut zatracił, a przynajmniej nie wykorzystuje go tak często, jak powinien. Skoncentrowany przede wszystkim, odkąd jest Widzewie, przede wszystkim tylko i wyłącznie na obronie. Terlecki. Podbrożny, sprytnie zastawił się, odegrał do Terleckiego, gdzie jest Włodarczyk. Za mocna piłka, choć Matuszek już musiał interweniować praktycznie poza polem karnym. Wichowski. Lines. Gorawski. Lines raz jeszcze. Lines. Kto wyrósł tu na drodze? Kazimierz Węgrzyn. Nie do przejścia Kazimierz Węgrzyn, jak na razie bardzo dobrze się ustawia, gra bardzo twardo, ale jak na razie zgodnie z przepisami, fair, pewno dla żadnego przeciwnika nie jest przyjemnością zderzyć się z Węgrzynem, a teraz świetne podanie podbrożnego. Giuliano jest już w polu karnym. Jeśli ktoś przypomni sobie wydarzenia z rundy jesiennej, to w takiej sytuacji mniej więcej Giuliano strzelił Ruchowi w Łodzi pierwszą bramkę. Ale co znaczy jedno dobre, niekonwencjonalne podanie? Właśnie mieliśmy tego przykład przed chwilą. Świetnie zachował się Jerzy Podbrożny i od razu stworzył dobrą sytuację Brazylijczykowi.
Podbrożny. Przez moment blisko siebie ci dwaj nasi najlepsi z aktualnie grających strzelcy. Pojawi się za chwilę na boisku Damian Seweryn. Jeszcze raz akcja Giuliano. W Łodzi to okazja, aby sobie przypomnieć, było 2-0. Druga bramka padła z karnego po faulu na Giuliano, którego nie było. Ale to już historia. Opuszcza boisko Patryk Rachwał, w jego miejsce Damian Seweryn. Podziękowania dla Rachwała od trenera Franciszka Smudy i pozostałych ludzi obecnych na ławce rezerwowych gości, ale mimo wszystko Rachwał dzisiaj zagrał dość przeciętnie. Widzieliśmy go w dużo lepszej dyspozycji. Zobaczymy, co wniesie do gry Damian Seweryn. No, widzieliśmy go zwłaszcza w lepszej dyspozycji w reprezentacji młodzieżowej. Podbrożny, trzymany za koszulkę, nie odgwizdał tego pan Gadosz. Malinowski. Dużo miejsca miał Bizacki, dopiero teraz wrócił Giuliano. Bizacki. Malinowski. Nadbiega Mateja. Ale też gdzieś ta piłka mu została. Efekt wycofanie aż pod linię środkową. Ten atak przypomina trochę takie jak 2 do przodu, 3 do tyłu, bo rzeczywiście zbyt często zagrywają do tyłu zawodnicy ruchu. Nie ma piłkarza, który jakby przejąłby na siebie odpowiedzialność, ciężar za rozegranie, za zaatakowanie bramki. Może teraz. Koło Mateja. W końcówce bardzo często goszczący pod polem karnym Widzewa, podbrożny Giuliano, Terlecki, ładne podanie do Seweryna i dużo gorsze Seweryna do Wodarczyka. Bardzo dobre wejście miał Damian Seweryn do Widzewa w swoich pierwszych występach w Ekstraklasie, no i w łódzkiej drużynie strzelał gole i był różniejącą postacią. Później coś się zacięło w tej jego przygodzie z polską ligą. Jest druga zmiana w drużynie gospodarzy w miejsce Damiana Gorawskiego, który niewątpliwie rozegrał przyzwoity mecz. Był na pewno wyróżniającą postacią obok Mariusza Śrutwy w ruchu z numerem 13 Marcin Molek. Kłopoty zdrowotne też pewnie sprawiły, że Gorawski nie mógł tego meczu do końca dograć. No a skoro wspomniałeś o Sewerynie, no to on był autorem tego ostatniego zwycięstwa. Jak na razie Widzewa na wyjeździe. Przypomnijmy, to był początek marca ubiegłego roku w Groklinie. Tam Seweryn strzelił zwycięskiego gola. Kwadrans do zakończenia meczu w Chorzowie. 1-1. Widzew tak jak w Poznaniu prowadził i tak jak w Poznaniu cofnął się za głęboko. Dostał wyrównującego gola i musi się martwić, żeby choćby punktu tutaj jeszcze tego, który został, nie stracić. A chyba to jest taki wynik, który nie satysfakcjonuje ani jednej, ani drugiej drużyny. Na pewno z remisu nie byłby zadowolony Piotr Mandrysz. No ciężkie chwile, o to widać po tych gestach, po minie przeżywa niewątpliwie na ławce rezerwowych Piotr Mandrysz. Wie, że jego pozycja, jego posada wisi na włosku. No i dużo, bardzo dużo zależy, jeśli nie wszystko, od wyniku tego meczu. Lines. Też ten gest świadczył jakby powodzenie tej akcji. Niepowodzenie tej akcji zależało od jakiejś nierówności na boisku i tak mogło być rzeczywiście. No jak piękne i równe przestrzenie są w Nowej Zelandii, o tym świadczy chociażby no to hodowle owiec, tak tam rozpowszechnione. A jeszcze dodatkowo można to było zobaczyć, oglądając obie części Władcy Pierścieni, bo ponoć tam właśnie był ten film nagrywany. Master. No ale na pewno ci, którzy spisali już na straty Linesa, mogą przeczytać oczy ze zdumienia. Dzisiaj na nietypowej pozycji, bo mimo wszystko jeśli lewonożny piłkarz gra na prawej pomocy, no to można tutaj mówić o jakimś małym zaskoczeniu. Piłkarz z Nowej Zelandii radzi sobie przyzwoicie.
No i prezes Rogala wreszcie uwierzył, że ten sam piłkarz, a nie, że kupił jakąś podróbkę. Bardzo fajna. Teraz rzeczywiście uwaga Kazimierza Węczyna do Seweryna, aby nie fantazjował, tylko rzeczywiście grał prosty futbol, a skuteczny. No zobaczymy, czy dostosuje się do uwag starszego kolegi rezerwowy Widzewa. No, paru piłkarzy w Widzewie, którzy mogą nawiązać do dawniejszego i całkiem tego niedawnego widzewskiego charakteru. Węgrzyn, Mosul, Terlecki, Szerfen. To twardzi, nieodpuszczający gracz. Jeszcze raz przymierza Cecot. Uderzył dużo gorzej niż za pierwszym razem. Jakby elementem łączącym obie te próby jest to, że były to strzały niecelne. Wydawało mi się, że po strzeleniu gola przez ruch gospodarze zaatakują jeszcze większą zaciekłością. Wydaje mi się, że po strzeleniu gola trochę zniknął nam z pola widzenia przede wszystkim Mariusz Śrutwa, nie tak aktywny, ale na pewno jeśli chodzi o tego zawodnika, końcowe minuty są słabsze z zrozumiałych powodów. No, on nie może być optymalnie przygotowany pod względem kondycyjnym. No i to widać teraz także. Prosta strata piłki przez Mariusza Śrutwy, co do tej pory mu się przecież nie zdarzyło. Efektownie kibice takich elementów na naszych stadionach, również na stadionie ruchu, ostatnio nie brakuje. No i gdzieś w ciemnościach pozostał emblemat chorzowskiego klubu, jakby symbolicznie, że tak słabo wiedzie się chorzowianom i że trochę zgaśli teraz po tej bramce Śrutwy. Robert Dymkowski w miejsce Piotra Włodarczyka. Oni tak się wymieniali w rundzie jesiennej, pamiętam, że jak jednemu nie szło, to w następnym meczu w wyjściowym składzie wychodził ten drugi, zmieniali się w trakcie meczu, żeby było śmieszniej. Z reguły było tak, że strzelał bramki ten, który wchodził. Na pewno nie można powiedzieć, aby dzisiaj Piotr Włodarczyk zawiódł. To był taki mecz, z którego napastnik Widzewa na pewno nie miał dużej przyjemności i satysfakcji. Przede wszystkim dlatego, że wykonał olbrzymią, może olbrzymią to za dużo powiedziane, ale dużą robotę. Nabiegał się, ale z tego biegania i z jego zaangażowania wielkiego efektu nie było. Śrutwa zniknął nam nawet z pola widzenia, ale kiedy tam, gdzie trzeba, to był i próbował w takiej sytuacji o tym podaniu Molka zaskoczyć Rybakiewicza. Nie leciała piłka w środku bramki. Są takie sytuacje, kiedy wielu zawodników nie myślałoby o strzale, o dojściu do piłki, a właśnie to robi Mariusz Śrutwa i wiele razy robi to bardzo dobrze i skutecznie. Dobrze zachował się teraz Stasiak, Szerfen, powrót Śrutwy. Mocna piłka na lewą stronę. Bizacki oczywiście w tym momencie, kiedy już mieliśmy ujęcie przyjmującego piłkę Bizackiego, on nie był nastolonym, ale podejrzewamy, że po prostu sygnalizacja liniowego nastąpiła oczywiście w momencie podania. I wtedy linia obrony była bliżej. Krótkie konsultacje między sędziami ze Słowacji. Jest pierwsza żółta kartka w tym meczu. Ukarany nią Lines. Tak zdecydował pan Gadosz po konsultacji ze swoim asystentem. Chyba Lines po akcji bez piłki uderzył Macieja Szerfena, bo ten widać było trzymał się gdzieś w okolicach żebra. No, zadziorny Nowozelandczyk. Pierwsza żółta kartka to będzie pierwsza w tym meczu. Teraz Szerfen powstrzymany jak najbardziej prawidłowo. Lines. Minęła piłka Urbaniaka. Lines. Wywalczył kolejny rzut rożny. A to robi niemalże doskonale po przerwie, bo rzeczywiście to już w podobny sposób czwarty czy piąty wywalczony korner. Po angielsku ktoś krzyczał do Lańca, żeby jeszcze chwilę poczekał.
aż biegną inni gracze w pole karne. Lines, ale zawiesił piłkę. Zawsze w takiej sytuacji uprzywilejowany jest Węgrzyn. Oczywiście z wyjątkiem takich piłek, które są bliżej Robakiewicza. Zapomnieli znów koledzy Węgrzyna o asekuracji, no bo obrońca Widzewa nie mógł w tej sytuacji wiele zrobić, niż wybić piłkę przed pole karne, ale tutaj powinien być ktoś z jego kolegów, który jeszcze dalej by oddali ją od pola karnego, a tu Malinowski no, powinien 18 metrów strzelić zdecydowanie lepiej, tym bardziej, że nie był atakowany przez żadnego Widzewiaka. Takie sytuacje wypadałoby wykorzystywać, a przynajmniej postarać się skierować piłkę w światło bramki. Cecot. Mosur. Wiechowski. Szydłówki w środku boiska. Paulował Śrutwa. Podbrożny. Dymkowski. I gol. 84 minuta. To, co działało jesienią, działa również wiosną. Zmiana Wodarczyka na Dymkowskiego dała Widzewowi bramkę. Ale w bardzo łatwy sposób dali się Chorzowianie zaskoczyć. Wykonany rzut wolny. No i piłka podana w kierunku Jerzego Podbrożnego, który miał bardzo dużo miejsca. No zaspał zupełnie Marek Wleciałowski. To zaskakujące w przypadku tego doświadczonego zawodnika. A Robert Dymkowski pokazał, że jeśli chodzi o grę głową w polskiej lidze, no to niewielu może z nim się równać. Terlecki, Podbrożny, Dymkowski, popisowo rozegrana akcja przy dużej bierności ruchu, który uznał jakby, że już Widzew niczym do końca meczu nie zagrozi i że można tyły odpuścić. Nie można. Podbrożny, bramka z karnego i asysta przy golu Dymkowskiego. Jeśli Dymkowski w dobrym zdrowiu pogra jeszcze za dwa sezony, to też trafi do klubu stołu. No i potwierdziła się, Jacek, twoja teoria, że jeśli Dymkowski chodzi za Włodarczyka, no to strzela gole. Tak się zdarza. A jeśli Włodarczyk za Dymkowskiego, to dzieje się odwrotnie. Zatem być może tego wariantu odwrotnego w następnej kolejce spróbuje Franciszek Smuda. Lines. No teraz już zdeterminowani muszą być bardzo Chorzowianie, żeby w tej końcówce zaatakować wszelkimi siłami, bo to już nie ma nawet czego bronić. Tymczasem Podbrożny. Seweryn, rusza Dymkowski, tylko ta dwójka i bardziej z tyłu Podbrożny. Nieudane zagranie Seweryna. Łatwe dla Matuszka. Natychmiast szykuje trzecią zmianę Piotr Mandrysz. Rzuca wszystko na jedną szalę, no ale już w końcowych minutach tego meczu możemy spodziewać się właśnie takiego obrazka, czyli bijania piłki gdzieś na oślep przez Łodzian. No i strzeliwania jej w pole karne przez gospodarzy. O właśnie. Wybija Stasiak po tym zgraniu przez Cecota. Lines utrzymał piłkę w boisku. Lines. Na pewno trochę Nowoznaczek nad centrami musi popracować. Olbrzymi rozrzut w tych strzałach mają Chorzowianie. Przed chwilą Malinowski, teraz Bzacki. Jakby gdzieś chcieli skopnąć w sektor swoich kibiców. To świadczy również o olbrzymiej nerwowości, bo teraz naprawdę Krzysztof Bizacki nie musiał spieszyć się z tą decyzją. Na boisku z numerem 20 Lasza Rechwiaszwili w miejsce Jacka Matei. Słabiutki występ pana Jacka. Zobaczymy, co pokaże rezerwowy napastnik. Do tej pory co do jego gry były takie mieszane uczucia. Rzeczywiście raz grał bardzo słabo, a drugi raz przyzwoicie, ale ciągle kibice oczekują od niego zdecydowanie więcej. No i bramek, bo kupiony został jako napastnik, a przede wszystkim nieskuteczność. Czasem również złe wybory pod bramką rywala to były główne grzechy Gruzina w tych meczach, które mogliśmy obejrzeć. Rusza Malinowski. Rozegrał się troszeczkę Malinowski w drugiej połowie meczu. Stara się być tą wiodącą postacią drugiej linii. A teraz przy piłce Seweryn. Przerwa akcję Wiechowski. Ale rozsądnie zachował się Damian Seweryn. Spokojnie wyprowadził piłkę.
walczył rzut za auto, no i o to chodzi, aby utrzymać ją jak najdłużej na połowie ruchu. Wybija Wiechowski, znowu zyskał trochę czasu Dąbkowski, 3 minuty plus to, co sędzia doliczy. A doliczać nie będzie chyba zbyt wiele, bo nie było dłuższych przerw. W pierwszej połowy zresztą nie doliczył ani sekundy pan Ladislav Gadosz. Nie udała się ta sztuczka podbrożnemu. Masternak. Molek. Jeszcze raz Masternak. Malinowski. Jaki scenariusz, jaki wariant wybiorą Chorzowianie na te ostatnie minuty. Na razie wrzucona piłka przed pole karne, ale przy dość mizernej obecności w tamtych okolicach wzniósł ręce do nieba Franciszek Smuda. Widać, że Piotr Mandrys zastosował taki wariant, że jest przesunięty zupełnie do pierwszej linii, do ataku Ceco. To ona będzie walczył w tych pojedynkach główkowych, a bardziej wycofany jest Molek. Zobaczymy, czy właśnie Ceco coś będzie w stanie zgrać kolegą, stworzyć im groźną sytuację. Bodajże w ciągu ostatnich 2 lat widzę tylko raz zdobył na wyjeździe 2 gole. To było w Płocku i ten mecz na początku tego sezonu Widzewiacy przegrali 2-3. Czy teraz te bramki, te 2 bramki dadzą końcowy sukces? Odbrożny. Pędził za piłką, zmusił do interwencji Wiechowskiego. Jeszcze przygotowana jedna zmiana w Widzewie, Przemysław Bolt. Już zmiana na zyskanie czasu w tej końcówce. No i żeby tam jeszcze jednego obrońcę dorzucić, Molek. Widzew nie może się jednak cofać tak głęboko jak na początku drugiej połowy. Przez większą część drugiej połowy praktycznie. Teraz będzie czas na zmianę. My widzimy akcję, po której Masternak faulował Dymkowskiego. Nie było najmniejszych wątpliwości. Przemysław Bolt. Klaski od Tadeusza Gapińskiego dla schodzącego Jerzego Podrożnego. Rzeczywiście zrobił to, co do niego należy. Wykorzystał 11 w 40 minucie. Następnie dograł idealnie do Dymkowskiego i dzięki także przede wszystkim Podbrożnemu Widzew prowadzi na stadionie przy ulicy Cichej 2-1. Podbrożny wśród pojedynek dwóch najskuteczniejszych zgrających aktualnie naszej lidze piłkarzy. Obaj dołożyli po 1 golu. Nerwował trochę ruch we własnym polu karnym, ale udało się zapobiec rzutowi rożnemu. 3 minuty doliczył pan Gadosz. Tyle czasu mają jeszcze niebiescy, tyle nadziei kibiców na Stadionie Ruchu. Co po tej bramce Mariusza Śródwy, pierwszej w tym roku na Stadionie Ruchu, skoro może to się zakończyć porażką? No Masternak powinien nie tak długo prowadzić piłkę, ale szybciej zdecydować się na zagranie w pobliżu pola karnego. Raz Rechiaszwili. Był Szerfen, wybijał niefortunnie Molek, Lines i Urbaniak. Mogło to się źle skończyć dla Nowozelandczyka. Słowacki asystent sędziego nie widział. Jakby troszeczkę inaczej pokierował ręką, to mógłby wybić Linesowi zęby. Nie, nie, mimo wszystko dużo pracy Zbigniew Robakiewicz, bo jeśli już piłkarze Ruchu stwarzali sobie sytuacje, bo na pewno takie były, no to ich strzały mijały bramkę Zbigniewa Robakiewicza i na pewno sam bramkarz Widzewa nie spodziewał się przed wizytą na stadionie przy ulicy Cichej, że tak rzadko będzie miał okazję do interwencji. No i z drugiej strony wiele ma do zawdzięczenia także Kazimierzowi Węgrzynowi, który z roli wymiatacza i takiego dyrygenta linią obrony Widzewa
takiej roli wywiązał się znakomicie. Kolejna wrzutka w pole karne. Ciężko tu jednak tę piłkę przytrzymać albo dojść do niej tak, aby udało się oddać strzał na bramkę. Czego nie zrobił liniowy, to zrobił któryś z widzewiaków. Trzyma się za twarz Lines. Jesteśmy w polu karnym. Bizacki. Śrutwa. Przewraca się Mariusz Śrutwa w polu karnym. Gwizdek pana Ladisława Gadosza milczy. Nie ma rzutu karnego w trzeciej, ostatniej już doliczonej minucie gry. Przedziwna sytuacja. Wydawało się, że Węgrzyn rzeczywiście faulował Śrutwę. Dał się trochę ponieść emocją Kazimierz Węgrzyn i niepotrzebnie tak ostro wchodził, bo moim zdaniem również, spójrzmy raz jeszcze na powtórkę tej sytuacji, zaatakował nogę postawną Mariusza Śrutwę i właśnie przez tą nogę dopiero złapał kontakt z piłką. Zatem bez wątpienia faul był i chwalony przez nas Ladislav Gadosz, który nie miał trudnego meczu, w tym decydującym momencie pomylił się, no i co by nie mówić, wydaje się, że w ten sposób wypaczył wynik meczu. Jeszcze Dymkowski. Przedziwna sytuacja, dramaturgia olbrzymia w końcówce. Joru gra słabo, ale gra też pechowo, bo przecież trzeba przypomnieć chociażby tę bramkę Kowalczyka strzeloną w Katowicach, po której Ruch przegrał śląskie derby. A teraz również w dosyć pechowych okolicznościach niebiescy przegrywają z Widzewem 1-2. Czwarty mecz Ruchu u siebie w tym roku i trzecia porażka. Punkt udało się zdobyć tylko z Polonią. Z kolei Widzew tak bardzo cieszy się z pierwszego od ponad roku zwycięstwa na wyjeździe. Do tej pory w obecnych rozgrywkach udało się tylko przywieźć do Łodzi 2 punkty, a z Chorzowa aż 3. Ruch przez Widzew w tym sezonie ograny 2 razy. Mariusz Śrutwa jeszcze sobie coś wyjaśnił z panem Ladislawem Gadoszem. Śrutwa, bramka dla Ruchu, Podbrożny, Dymkowski, bramki dla Widzewa. Uzasadniona radość Zbigniewa Robakiewicza. Wygrywa Widzew 2-1 i ucieka ze strefy spadkowej. To najważniejsza informacja dla Łodzian. A za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu dziennikarz tygodnika Piłka Nożna Tomasz Libiński i Jacek Laskowski. Do usłyszenia.